Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Chcę dograć taką małą korektę odnośnie ostatniej lekcji, czyli przyimka obok. Obok jak jest ruch. Ja tam podałem, że musi być past i ktoś zapytał w komentarzu, czy może być by. I teraz uwaga, jak to wygląda. Jeżeli słuchajcie, macie pełne zdanie, czy na przykład on przeszedł, czy przejechał obok kościoła, to rzeczywiście działają oba przyimki. Czyli na przykład w czasie przeszłym he walked past the church, albo he walked by the church. Tu nie ma żadnej różnicy. Natomiast jeżeli dajemy komuś wskazówki, jak gdzieś dojść, czyli na przykład przejdź obok kościoła, czyli będzie bezokolicznik, go albo walk, to wówczas działa tylko past, nie można użyć by, ok? Czyli go past the church and turn into jakąś tam street, tak? Czyli przejdź obok kościoła i skręć w jakąś tam ulicę, ok? Jest wskazówka, jest bezokolicznik, bo oni tak robią wskazówki bezokolicznikiem jako tryb rozkazujący, czyli wówczas tylko past. By nie może być. Oprócz tego by może być dwuznaczne. Przykładowo, she cycled past the house. Przejechała obok domu. I tu na 100% przejechała i pojechała dalej. Koniec, zniknęła. Natomiast jak powiecie she cycled by the house, to zdanie jest dwuznaczne. Albo pojechała dalej, albo na przykład jako dziecko jeździła przy domu, jeździła koło domu. Bo by wtedy działa właśnie jako przyimek określający, że nie ma ruchu. No wiadomo, że tu akurat jakiś tam ruch jest, ale generalnie przy domu. Tak jak siedziałem przy oknie. Wiadomo, że jak siedzę, generalnie nie ma ruchu, ale przecież mogę się jakoś tam ruszać, sięgnąć po coś. Czyli siedziałem przy oknie, I was sitting by the window. Czyli jak widać, z by trzeba uważać, tak? Nie zawsze pasuje oraz może być dwuznaczny. Czyli generalnie proponowałbym wam się trzymać tej zasady, że jak jest ruch, używajcie po prostu past, a jak nie ma ruchu, używajcie by. Dzięki, trzymajcie się.